Dziś przedstawię Ci gotowy przepis na prostą miksturę na bazie octu jabłkowego, rumianku i dwóch dodatkowych składników. Ta mieszanka pozwoli Ci się wyciszyć i sprawi, że lepiej i szybciej zaśniesz. Oprócz poprawy snu zapewni kilka innych zaskakujących korzyści, o czym powiem w tym materiale. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, tu Michał Undra z kanału Akademia Zdrowia TV. Bazą naszego napoju jest szklanka herbaty rumiankowej, a najlepiej naparu z rumianku. Rumianek jest rośliną o działaniu uspokajającym, wyciszającym i przeciwlękowym. Stosowanie go zmniejsza występowanie stanów lękowych, a z doświadczenia moich pacjentów wiem, że zasypianie utrudniają właśnie lęki oraz nadmierna gonitwa myśli po położeniu się do łóżka. Wpływ rumianku na poprawę jakości snu wykazano w badaniach naukowych. I jest to świetna, tania i skuteczna metoda. Za działanie nasenne i przeciwlękowe najprawdopodobniej odpowiada zawarta w rumianku apigeina, która obecnie jest coraz częściej stosowana jako oddzielny suplement na sen. Taki napar zawiera także kwercetynę, czyli składnik o silnym działaniu antyoksydacyjnym. Dodatkową korzyścią ze spożycia rumianku jest zmniejszenie objawów bólowych, w tym bólu stawów. A więc sprawdzi się on także świetnie w przypadku, gdy różne objawy bólowe utrudniają Ci zaśnięcie. Rumianek najlepiej jest zaparzyć w oddzielnym naczyniu i dodać go do mikstury, gdy trochę się ochłodzi. Będzie on zapewniał naszemu napojowi przyjemny zapach i smak. Drugim składnikiem naszej mikstury są dwie łyżki stołowe octu jabłkowego, którego największą korzyścią jest obniżanie poziomu glukozy we krwi co zostało udowodnione wieloma badaniami. Jednak to, co mnie mocno zaskoczyło, to fakt, że przeprowadzono także badanie, gdzie ocet jabłkowy stosowano przed snem właśnie w celu obniżenia poziomu cukru we krwi, ale dopiero po przebudzeniu. Wynik okazał się zaskakująco pozytywny, ponieważ u osób z cukrzycą typu drugiego oraz insulinoopornością, glukoza była niższa o 6%, a u osób z prawidłowym poziomem glukozy, Spadek wynosił mniej niż 1%. To szczególnie istotna informacja dla osób, które mają problemy z gospodarką glukozową, a z danych wiem, że takich osób jest całe mnóstwo. Samo obniżenie glukozy dzięki regularnemu piciu octu jabłkowego oznacza dla nas mniejsze ryzyko cukrzycy, wyższy poziom energii w ciągu dnia, lepsze samopoczucie, wydłużenie życia. A nawet wsparcie zdrowia stawów. Ocet jabłkowy zawiera witaminy z grupy B oraz polifenole, które także mogą przełożyć się na poprawę jakości snu, ponieważ niedobory witamin z grupy B zaburzają funkcjonowanie układu nerwowego oraz jakość snu. Ocet jabłkowy należy wybierać mętny, z tak zwaną matką, która odpowiada za korzyści zdrowotne tego napoju. Idealnie jest kupować go z małej, lokalnej produkcji. Przejdźmy teraz do następnego składnika mikstury, którym jest glicyna. Glicyna przede wszystkim odpowiada za poprawę jakości snu. Jest ona zarówno najmniejszym aminokwasem, jak i mało znanym neurotransmiterem o działaniu uspokajającym. Glicyna ma niesamowite właściwości, ponieważ Przede wszystkim poprawia jakość snu, co wykazano badaniem polisomnograficznym, które jest najdokładniejszym możliwym badaniem o tak zwanym złotym standardzie. Bardzo wyjątkowe jest także to, że glicyna stosowana przed snem zmniejsza odczucie zmęczenia i poprawia jasność umysłu dnia następnego. Czyli można powiedzieć, że po zastosowaniu glicyny po prostu lepiej się wysypiamy i dnia kolejnego czerpiemy z tego realne korzyści. W badaniu stosowano 3 gramy glicyny, co warto wziąć pod uwagę, ponieważ suplementy z glicyną często zawierają jedynie 500 mg, czyli zaledwie 1 szóstą potrzebnej dawki. Ja najczęściej stosuję glicynę w proszku, ponieważ ma ona słodkawy smak, który zmniejsza kwasowość naszego napoju, a dodatkowo dzięki proszkowi możemy łatwiej i zdecydowanie taniej osiągnąć porcję 3 g. Glicynę kupimy w sklepach z suplementami i zdrową żywnością, Zarówno w postaci kapsułek, jak i proszku. Ostatnim składnikiem naszej mieszanki jest stewia. Najlepiej wpłynie w ilości kilku kropel, którą dodajemy przede wszystkim dla poprawy smaku. Dokładną ilość najlepiej dostosować do własnych preferencji smakowych. Wybrałem ją także z tego względu, że jest ona słodzikiem naturalnym, który nie powoduje wzdęć czy innych zaburzeń jelitowych, które może wywołać xylitor czy erytrytol. Stevia ma również dwie istotne korzyści zdrowotne. Po pierwsze, podobnie jak ocet jabłkowy, obniża poziom glukozy we krwi, co wykazało badanie, gdzie spożywano ją przed posiłkiem. Drugą korzyścią jest niewielki wpływ na obniżenie ciśnienia krwi, o około 3 mm słupka rtęci, co może przełożyć się na lepszy sen oraz zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Stevia stosowana w niewielkich dawkach działa antyoksydacyjnie na cały organizm, i chroni przed uszkodzeniem narządy takie jak mózg, nerki, wątrobę czy trzustkę. Wbrew wszelkim kontrowersjom jest ona bezpiecznym słodzikiem w standardowo stosowanych dawkach. I teraz całość składników dokładnie mieszamy, aby rozpuścić glicynę. I wypijamy małymi łykami, najlepiej około 30 minut przed snem. Nie należy tej mikstury wypijać duszkiem, ponieważ szybkie spożywanie płynów przed snem może spowodować wybuzanie się w nocy do toalety, czego zdecydowanie chcemy uniknąć. Warto zatem pić powoli i małymi łykami. Muszę też zaznaczyć, że nasza mikstura nie będzie dobra dla osób, które cierpią na hipoglikemię, czyli spadki poziomu glukozy we krwi, ponieważ ocet jabłkowy przedtem może ten stan dodatkowo nasilać. A jeżeli chcesz poznać pełne zastosowanie i korzyści z regularnego picia octu jabłkowego, to zapraszam cię do tego filmu, gdzie kompleksowo omówiłem ten temat. Kliknij tutaj w ten ekran, by obejrzeć film, a ja się z tobą już żegnam. Trzymaj się zdrowo do zobaczenia.